Witajcie, standardowo pamiętajcie, żeby zostawić tutaj łapkę, a jeśli jesteś nowy, to koniecznie zasubskrybuj kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym i pomyślałem sobie, że pewnie chcielibyście z tego coś mieć, także w każdym filmie będą pojawiać się nowi wspierający. Zapraszam Was na mojego Instagrama puffy.youtube oraz na moje inne kanały, a teraz zapraszam do oglądania. The Haunted Site to kanał zajmujący się w głównej mierze paranormalnymi wyprawami. Zwiedzili już masę ciekawych i strasznych lokacji, a więc bardzo Was zachęcam do odwiedzenia ich kanału. Dzisiaj przyjrzymy się nagraniu pochodzącemu z hotelu znajdującego się w Colorado. Autorzy nagrania ustawili się pod pokojem, w którym mieszkała osoba, która niestety zmarła w tym hotelu. To przykre zdarzenie, ponieważ wsiadła do pustego szybu, gdzie miała czekać na nią winda. Niestety ta nie przyjechała, a mężczyzna spadł z trzeciego piętra. Jeden z autorów nagrania usłyszał dźwięk skrzypiących desek z pokoju, o którym wcześniej była mowa. Nie trzeba chyba wspominać, że owy pokój miał być pusty. Nagle coś mocno stuknęło obok jednego z członków tej wyprawy. Gdy reszta uczestników zobaczyła nagranie, stwierdzili, że to uderzenie brzmiało trochę jak zamknięcie się windy. You hear me, Eddie? I can legit hear someone walking around in here. Whoa! Here comes. You hear me, Eddie? I can legit hear someone walking around in here. It sounded like even the elevator door shut. That's what I thought it was at first. I thought something happened with the elevator, and I was at 406, and I heard, and it sounded like it came from this side of the hallway, because I was at the other end of the hall. Nieco później jeden z uczestników usłyszał dziwne dźwięki dochodzące gdzieś z dolnego piętra. Okazało się, że tak głośny dźwięk wydała z siebie książka, która potem leżała na schodach. Co ciekawe, ową książką była Biblia. What the hell was that? What was that? Something fell down the stairs. That was loud. Where did that come from? There's not a table over here. That's the Bible, dude. No, it isn't. Yes, it is. Are you kidding me? I am not kidding you. Almost fell down the stairs. Ale to nie ostatnie dziwne wydarzenie tej nocy. Grupa zdecydowała się spróbować wejść do windy, gdzie wydarzyła się ta tragedia. Jeden z uczestników wchodzi do środka. Na początku nic się nie dzieje, ale po chwili czuje i słyszy, jakby winda się poruszała. So the reason we're doing this is because this elevator shaft is where somebody fell to their death. So Patrick is going to see if he can communicate with the person who died there. Tak jak twierdzą pozostali uczestnicy, nikt nie dotykał guzików windy. Po tym wydarzeniu grupa zeszła na dolne piętro hotelu, gdzie wydarzyło się to. Oh, I hope that's them. I don't even know what that sound was. The elevator didn't even come up. Wait. I hope that's them moving. Is that you guys moving the elevator? No. What the hell was that? Are you trying? I just got really dizzy again. We have no idea. I don't know if he can hear us or not. Not me. Again. That's the sound we again. Heard. That's the sound we heard. Dude, look. Can you do that again? And look, it hasn't said a word. And it's not saying it right now. Let's head back down. Down the staircase. Coat, percent, bar. What the hell was that? Nowhere near that. That was loud. Percent, bar. What the hell was that? Heard. Numb. Heard? What was that?
That wasn't the refrigerator, because they don't make that kind of noise. No. Is it just one or the other? Yeah. That was good. I like literally look. What? The thing is moving. No. It's moving. Okay. Yeah, turn it. One or the other? Yeah. That was good. I like literally look. What? The thing is moving. No. It's moving. Door to the cabinet? Dress. Lights going back on. That was moving. Did it? I got it on here moving. Me. Me. Me? Nie jeden z uczestników, a wszyscy dokładnie usłyszeli dźwięk działającej windy. Następnie, gdy siedzieli razem w jednym pokoju, dobiegały do nich dziwne dźwięki, a przy próbie wyjścia z pokoju nagle drzwi od szafy otworzyły się. Jednak jedno z najbardziej niepokojących wydarzeń to moment, w którym chcieli opuścić hotel i zjeżdżają windą w dół. Wymawiają imię osoby, która zginęła w tym pokoju i nagle coś zakłóca pracę windy. Eddie, are you coming through here right now? What if we just saw shadows just like, fall through? What the hell was that? It has not done that. No. It felt like something hit it this It felt thing. Like something the whole thing hit shook. It. It felt like something hit it. What if we just saw shadows just like, fall through? What the hell was that? Cała grupa w zasadzie dość doświadczonych badaczy zjawisk paranormalnych jest zaniepokojona. Jak myślicie, czy takie zjawiska, takie nagrania da radę ustawić? Czy duży kanał będzie ryzykował swój sposób na życie tylko aby przestraszyć odbiorców lub zyskać sławę poprzez kłamstwo? Szczerze w to wątpię. Pewna kobieta na swoim kanale na YouTube opublikowała nagranie, gdzie rzekomo nagrała poltergeista. Zatem spójrzmy na nagranie. The heck? Hello? Oh my gosh. Prawdą, że nagranie robi wrażenie i może wywołać kilka pytań, na które ciężko odpowiedzieć. Wydaje mi się, że takie nagranie dość ciężko ustawić i raczej kąt, pod którym pada kamera, pozwala ocenić, że żadna trzecia osoba nie stoi za tymi zdarzeniami. W dzisiejszym zestawieniu przyjrzymy się nagraniu, a właściwie zapisowi transmisji na żywo. Cały zapis jest dość długi, więc jeśli chcecie go przeanalizować w całości, zachęcam do odwiedzenia tego kanału, ponieważ jest to wyjątkowo ciekawa wyprawa. Natomiast teraz przyjrzymy się chyba jednemu z najbardziej paranormalnych i ciężkich do wyjaśnienia momentów. Zdarzyło się to dokładnie w 1:15 trwania transmisji. Nagranie oczywiście przedstawia autora, który wybrał się do opuszczonego już obiektu. Jak później się okazało, ten obiekt może nie do końca jest opuszczone. W trakcie eksploracji doszło do dziwnego wydarzenia. Autor zdecydował się spróbować nawiązać kontakt ze zmarłą duszą za pomocą tabliczki Ouija. Cerró la sesión y ya no se vio. Ya no está.
Niestety stało się coś, co przestraszyło grupę, a mianowicie w kącie pokoju można zauważyć ciemną sylwetkę postaci. Nie wiemy, co to było. Nie wiemy też, czy była to postać. Być może to cień czegoś z zewnątrz, ale jak zawsze jestem ciekaw waszej opinii. No sé, pero yo lo veía en esto. Camina, no te quedes atrás. ¿Qué fue eso, viste? Era una resplandecencia como si fuera fuego. The Prometheus 82 na swój kanał na YouTube opublikował różne filmy. Żaden film nie kwalifikuje się do kategorii paranormalnych poza jednym. Nagranie pochodzi z listopada 2020 roku. Widzimy na nim ojca i córkę. Siedzą w kuchni i być może szykują coś do jedzenia, gdy nagle butelka kompletnie samoczynnie przewraca się. Sądząc po reakcji mężczyzny, to nie było pierwsze paranormalne zdarzenie w tym domu, a może było ustawione. Ale z drugiej strony, po co miałby to robić? Nie zajmuje się tego typu sprawami, więc szukanie rozgłosu w ten sposób byłoby bez sensu. To nagranie pochodzi z TikToka, a jak wiecie, warto podejść do nagrań z tej platformy z większą dozą ostrożności niż zawsze, ponieważ najczęściej to tam właśnie ludzie szukają rozgłosu przez ustawiony paranormalny fenomen. Autor tego nagrania wybrał się na eksplorację opuszczonego budynku, a oto co tam nagrał. Apajan, tau nya namanya lima tu. Ha. Kurang nyambung saya. Oh, ini, Bang. Nyata lewat sini, Bang. Iya, baru ingat saya. Saya baru ingat. Ini lewat sini nih Bang. Kurang nyambung saya. Oh ini Bang. Nyata lewatnya sini Bang. Iya baru ingat saya. Saya baru ingat. Ciężko stwierdzić, co to może być, ale z pewnością wy macie jakieś teorie na ten temat.